Cześć, cześć. Witam Was w kolejnej odsłonie wywiadów strefy Music Art. Zobaczcie, kogo dzisiaj mam ze sobą. Patrycja Markowska, jeden z najpiękniejszych polskich głosów. Ale jesteś kochana. Tak uważam. Słuchajcie, a mówi to gitarzystka, więc to jest w ogóle dla mnie ogromny komplement z takich ust, bo wiem, że pięknie grasz na gitarze i to jest naprawdę cudowne. Spotykamy się nieprzypadkowo, a tutaj mam powód. To jest Twoja nowa płyta Wilczy Pęd, tak. Wydana całkiem niedawno. 20 maja. 20 maja, tak. Prawie w Dzień Matki. Tak. Skąd się wziął u Ciebie taki zapał do hipisowskich rytmów? Długo by pewnie grzebać w dzieciństwie, ale no nie będę ukrywać, że to tak trochę historia zatacza koło, bo ja bardzo długo siebie szukałam i mimo, że miałam naprawdę iście hipisowski dom i słuchałam breakoutów, jak byłam dzieckiem i głos Miry Kubasińskiej mnie inspirował, że taki też nie musi być idealny i jak koleżanki śpiewały wysoki, tylko wiesz, utożsamiałam się z tym, że mogę mieć swoją barwę i że to może być plusem, że to może być atutem. To wiesz, potem po latach Amy Winehouse zaśpiewała, czy nie wiem, Tanita Tikaram, z którą zresztą się spotkałam kiedyś na scenie i wtedy, wiesz, byłam jakby... Jezu, rzeczywiście, wiesz, to też jest atut, to też nie każdy musi tak śpiewać wysoko czy jasno, ale wracając do pytania, to ta kultura była mi zawsze bardzo bliska, wolność w muzyce, tolerancja do ludzi, to, żeby nagrywać jednak żywe instrumenty, że zmienia się moda, czasami sobie myślę, no tak, ale jakbym nagrała taką na przykład elektroniczną teraz piosenkę ze stopą, to może byłby hit w radiu, no ale myślę, Chryste, ja nie mogę w ogóle wychodzić z takiego założenia. I dla mnie, wiesz, ja nigdy nie chciałam nikogo udawać, więc ja bym nie chciała mówić, że jestem hipiską, bo po prostu jestem mamą, żyję w XXI wieku i nie żyję w komunie, mimo że bym może i chciała czasami, takiej, gdzie tam wszyscy jarają zioło i uprawiają seks. Boże, już widzę te nagłówki, co ja gadam. Natomiast jest mi to bliskie, natomiast chodzi o to, że ja filtruję przez siebie tą kulturę bycia tolerancyjną, wolno, blisko natury. I to jest dla mnie ważne. I wiesz, na tej płycie po prostu chciałam zrobić nie dzisiejsze piosenki. Na zakończenie dnia ma konstrukcję w ogóle nie piosenkową, gitarową. Są piosenki, które mają długie solówki, harmonijki, gitar. No, chciałam to po prostu zrobić tak, jak mi w duszy gra, nie pod modę, nie pod nawet dzisiejsze czasy za bardzo. Bo w materiałach prasowych do tej płyty była właśnie informacja, że Patrycja Markowska wraca do korzeni. I tak pomyślałam, że kurczę, właściwie twoje korzenie, takie te pierwsze, te ponad 20 lat temu, jak dobrze liczę, one nie są tak naprawdę tak bardzo hipisowskie. Nie są. Ale rozumiem, do korzeni może takie dzieciństwa, wiesz, może do tego miałam 15 lat. Ale rozumiem, że one gdzieś tam były w tobie, że to korzenie być może czasów przedmuzycznych. Tak, ja myślę sobie, że do takich korzeni też, jeżeli chodzi właśnie chociażby o naturę, ja myślę, że to, wiesz, też było nawiązanie do samej piosenki Wilczy Pęd, do tego teledysku, do tego, że mnie ciągnie do natury z wiekiem, że wychowywałam się w Józefowie, gdzie była rzeka, gdzie był las, gdzie wychowywaliśmy się na drzewach, a nie ze smartfonami w ręku. I tęsknię z wiekiem do tego jakby coraz bardziej i też sobie myślę tak, że jak właśnie ten blues mi gdzieś tam w duszy grał, jak słuchałam właśnie chociażby breakoutów, ale wiesz, i Gary Moore'a i w ogóle no, Beth Hart na przykład i no, bardzo wiesz, wielu takich miałam artystów, których ceniłam i bałam się śpiewać bluesa, to znaczy wydawałam się sobie niezbyt dojrzała, niewystarczająco może mądra na śpiewanie bluesa, że nie miałam zbyt dużo doświadczeń. Zawsze mi się wydawało, że na przykład głos Ryszarda Ridla to jest głos kogoś, kto naprawdę dużo przeżył i że to się z bluesem klei. Wydawałam się sobie po prostu do tego jeszcze niewystarczająco dojrzała, a z wiekiem sięganie po te bluesy i takie filtrowanie tego bluesa przez siebie mi daje dużo satysfakcji, bo czy to piosenka z Arturem Gadowskim nagrana kiedyś Ocean jest, opiera się na bluesie, czy płyta nagrana z tatą miała też niektóre bluesowe piosenki, czy teraz na tej płycie wchodzimy zwłaszcza w kompozycję z Mariuszem Obijalskim gdzieś tam właśnie w takie klimaty. Jak bardzo nie mieści mi się to w głowie, że ty mogłaś o sobie pomyśleć, że jesteś niedojrzała na śpiewanie bluesa, bo ja, tak jak już wspominałam,
Tobie, a Państwu pierwszy raz, recenzowałam tą płytę i tam... Jezu, gdzie ta recenzja? Boję się, bo drżę, zobacz, kawa mi wyjdzie. Myślę, że nie ma czego. W każdym razie... A gdzie można zobaczyć, naprawdę? Na portalu Strefa Musica, na naszym portalu. Super. Bardzo polecam. Właśnie, czy Ty jesteś osobą, która czyta recenzje swoich płyt? Jasne, poza tym nie ma ich wiele. To mnie zawsze tak smuci, że na przykład nie ma wielu recenzji po koncertach, nie ma wielu recenzji po płytach. Bardzo się cieszę dlatego, że jesteście. Cieszę się, że jest taka gazeta jak Teraz Rock, która to robi. Wiem, że w najnowszym numerze ma się też ukazać recenzja koncertu mojego w Warszawie. Płyta była, jest recenzja w ostatnim numerze płyty i tych takich ludzi, którzy się naprawdę na muzyce znają, którzy się muzyką pasjonują, taki właśnie jak Wy, tworzący ten portal, to jest naprawdę na palcach jednej ręki, bo zobacz, co się klika. No, klika się na Instagramie goły tyłek fajny, najlepiej jak zrobiony jeszcze, napompowany. Klika się kasa, klika się lot prywatnym samolotem. Ja tu już mówię w którymś wywiadzie, ale naprawdę mnie to fascynuje, w sensie zastanawia. Natomiast takie rzetelne już informacje, no to jest rzeczywiście ciężka praca i docieracie po prostu do super ludzi, nie? Że to fajna robota. Nie, bo wiesz, są ludzie, którzy po wydaniu swojej płyty, czy tam jakiegoś wydawnictwa stwierdzają, że no oni już nie mogą z tym nic zrobić, ani tego poprawić, ani... no to już poszło w świat, tak, więc... Tak by najlepiej było. Tak by najlepiej było, więc nie czytają, bo nie mają takiej potrzeby. Wracając do pierwotnego wątku, w tej recenzji zauważyłam właśnie, że jak bardzo Twój głos pasuje właśnie do takich niskich, bluesowych, głębokich. Ja pamiętam spotkanie właśnie w U22 przy okazji promocji płyty Droga. Tam był utwór Coraz mniej, chyba to był ten. Zrobiliśmy teledysk do niego, jest na YouTubie. Tak, oglądałam, jest bardzo taki intymny, bym powiedziała. Tak. I to były, ja uważam, że pomimo, że to był niski głos, to są wyżyny Twoich możliwości wokalnych. Tu zresztą też jest taki jeden numer. Bardzo mi jest miło w ogóle, że to mówisz, bo ja z jakichś kompleksów z dzieciństwa po prostu wydawało mi się, że śpiewać to trzeba wysoko. I ja, wiesz, byłam w szkolnym zespole i najbardziej cenione były te dziewczyny, które śpiewały wysoko. Tonacje nie były do nas dobierane jakoś super, że wiesz, że pod Twój głos, tylko w zasadzie trzeba się było bardziej dostosować. I ja miałam ogromny kompleks tego. I naprawdę, no wtedy była Mariah Carey największą gwiazdą i ja sobie myślałam, Boże, jak ja chcę być Mariah Carey. Wiesz, dopiero musiało minąć lata, żebym ja jakoś dojrzale doszła do tego, że ja się cieszę, że mam taki głos jak mam, że potrafię się w ten sposób wyrażać. I musiało upłynąć wiele lat. Ale wiesz, czytałam ostatnio wywiad z Kasią Nosowską i ona mówiła, że jej największym kompleksem w zasadzie było to, że ma niski głos całe życie i zawsze zazdrościła, że chciałaby wysoko, że też wysoko śpiewać. Więc ja myślę, że są takie utarte jakieś stereotypy, że dziewczynki to wysoko. Że dziewczynie ma być ładne, a wysoko śpiewać i być grzeczne i się nie odzywać. Wiesz, i to w rock'n'rollu i w showbiznesie jest dla kobiet krzywdzące, no bo facet to może tam i zachrypieć i wiesz, i nie wiem, siura wyjąć na scenie i w zasadzie nikt się nie zdziwi, a dziewczyna, no to już wiesz, w zasadzie to powinna i mówić gładko i wyglądać ładnie, tak. Więc myślę, że to jest właściwa droga, że to jest dobra droga, bo naprawdę pamiętam też wtedy przy tym spotkaniu, z tego co pamiętam, ten numer z płyty Droga, czyli Coraz mniej, napisał... Maciek Wasio. Okej, myślałam o Darku Kazakiewiczu. Jezus, tak! Boże, ale by mnie Darek zabił teraz w ogóle. Wiesz, dlaczego o tym pomyślałam, że Wasio? Bo my z Wasiem siedzieliśmy i tak, słuchajcie, powstał ten utwór. Nie wiem, czy ty o tym wiesz. Darek Kazakiewicz skomponował ten utwór i wiesz, zaśpiewał go w swojej tonacji, no bo pokazywał tak, i mówi, dobierzcie z Wasiem tonację. Ja pamiętam, że się spotkałam z Maćkiem w pokoju, i on mówi, dobra, to zaśpiewaj mi to, tak nagramy to tak próbnie. Ja po prostu zaśpiewałam to. I nie uwierzysz, ale ta wersja została na płycie. To pierwsze podejście sprawdzania tonacji zostało na płycie. I Maciek mówi, to tak zostaje. Ja mówię, co zostaje? No to zaśpiewanie. Ja mówię, to chyba sobie jaja robisz. Bo powiedziałeś, że wtedy jak usłyszałaś tą tonację, to stwierdzisz, zaśpiewam to i umrę. Przez to, jak to jest nisko. Tak, a to w ogóle, wiesz, zostało i rzeczywiście...
potrzebowałam też jakiejś takiej odwagi przełamania się, żeby w ogóle po pierwsze tego nie czyścić, nie jakoś nie poprawiać, a po drugie, żeby zostawić te tonacje właśnie. Pamiętam sobie zresztą na koncercie, graliśmy w Atlas Arenie z tatą, jedyny właściwie koncert z tą płytą i wyszłam i Tomek zagrał na flugerhornie, na tej rodzaju takiej, wiesz, instrumentu dętego i Darek Kozakiewicz zagrał na gitarze i to był jedyny moment, kiedy zaśpiewałam to na żywo, ale powiem Ci, że w tej wielkiej Atlas Arenie to zrobiło takie wrażenie po prostu. To było naprawdę wtedy taki wyjątkowy moment. Byłeś naprawdę? Boże, jaki tam miły. Że tak potakujesz głową. To powiedz już teraz tak. Bo... Tak. Ale zostawmy to, dobra? Naprawdę cudowny dom. Więc wracając jeszcze na chwilę tylko do płyty Wilcz Band, bo pierwsza była niepoprawna. Tak. Ona wyszła, jak dobrze liczę, ponad 2 lata temu, 2020 tak. Rok. Czy 2 pełne, to nie wiem. Nie, ale... nie pełne, ale coś 1,5 roku, a to było po Ameryce Express, mojej przygodzie. Tak. Czy Wilczy Pęd to jest dziecko pandemicznych czasów, czy trochę tak, trochę nie, czyli... No raczej tak właśnie. Raczej tak. Dlatego taka potrzeba może śpiewania o wolności. Okej. Okay. Bo to wiesz, to raz, że to zamknięcie, ale dwa, ja byłam po tej Ameryce Express tak naładowana emocjami. I słuchaj, zrobiliśmy tą piosenkę z Maćkiem Wasio właśnie, już nie z Darkiem. Zrobiliśmy ją w ogóle od ręki, po czym chcieliśmy zrobić teledysk i już nie mogliśmy, bo... Zaczęła się pandemia i zrobiliśmy wtedy teledysk ze zdjęć z albumu, bo było zamknięcie i nie mogliśmy. I potem w zasadzie, wiesz, no i plus i minus. Z jednej strony minus, bo to były trudne czasy, a z drugiej strony plus, mieliśmy więcej czasu po prostu, żeby się spotykać, żeby tworzyć ten pęd właśnie za muzyką, za dźwiękami, za spotkaniem z ludźmi. Był tak przeogromny, że ja myślę, że na tej płycie to po prostu bardzo czuć. Czyli ty pędzisz za ludźmi. Tak, lubię, wiesz, dla mnie to jest wymiana zawsze energii, to mnie po prostu niezwykle inspiruje. Wiesz, były jakieś na przykład koncerty online i sobie to w ogóle się, to było naprawdę dla mnie bardzo dziwne przeżycie, bo ja pomijam już, że dźwięk, który szedł do netu, był słaby, że to wszystko było skompresowane i to, co jeszcze było fajnie, jak graliśmy, to potem to naprawdę traciło bardzo na jakości. Ale no nie było w ogóle tego odbioru. I wiesz, oczywiście fajnie, że było chociaż i to. Ale zagrałam Sylwestra w Inowrocławiu online, bez publiki. Połowa mnie była. Połowa tej energii, połowa tej frajdy. Przedziwne uczucie. Na pewno. A skoro już mówimy o gonieniu za ludźmi, to mamy tutaj parę naprawdę fajnych duetów, mamy paru fajnych gości, ale chyba zacznę od tego, który mnie gdzieś tam poruszył najbardziej. Gawliński. Nie. Karpiuk. Tak, oczywiście. Ja jestem wielką fanką zespołu Dziwna Wiosna. Jestem. Me too. Tak. Naprawdę. Absolutnie. Wokal, no ja jestem... To jest coś właśnie, co tak przeszywa, nie? Tak. Mam to samo. Gdzie się narodziła ta współpraca? Jak to wyszło? W moim sercu. Naprawdę, słuchaj, ja tak. Miałam dokładnie to, co ty. Ja jechałam sobie samochodem i usłyszałam zespół Dziwna Wiosna i bardzo tam zapamiętałam, że dźwięki, które mi, wiesz, bardzo pasują, są szlachetne, tak rockowe, jak lubię, w taki sposób, melodyjny. I jak powstawała piosenka na zakończenie dnia, pamiętam, że oglądaliśmy serial Peaky Blinders i ja tak mówię do taty, pamiętam, mówię, wiesz co, tata, ja bym chciała taki numer łobuzerski, taki nieoczywisty, z konstrukcją. Wysłaliśmy jakieś pomysły do Maćka Mąki, do mojego gitarzysty. I powstała piosenka, gdzie jak ja ją zaśpiewałam, to ja mówię, nie no, w ogóle jest okej, okay, ale mówię, no ewidentnie jest to numer zrobiony trochę tak, że brakuje męskiej energii. I po prostu wiedziałam, że to nie może zaśpiewać tego miękki głos, tylko że to musi być coś chropowatego, takiego trochę łobuzerskiego. I mam takiego jakiegoś nosa, wiesz, naprawdę do ludzi, że czułam po prostu... że to taki chłopak jak Dawid powinien zaśpiewać. I zresztą go potem zobaczyłam i po prostu wyglądał jak żywcem wyjęty z Peaky Blinders, co się uśmiałam. No i tak to się zaczęło. No i wiesz, Dawid jest taki w ogóle też, że jest skromny, że bardzo piekielnie inteligentny. Wiesz, on świetnie pisze do Newsweeka i jest w ogóle taki po prostu też nieoczywisty w tym śpiewaniu. I cieszę się. Wiesz, nawet sobie powiem Ci, pomyślałam, że ponieważ na tej płycie, tak jak wspomniałaś, jeszcze jest Robert Gawliński, mój tata, i mam w ogóle tych duetów tyle na koncie, bo to jest naprawdę, ja zaczęłam sobie to wymieniać, bo
bo to jest, wiesz, przecież Ray Wilson, Marek Dyjak, to jest, słuchaj, Pektus, to jest, no, nie chcę nikogo pominąć, Artur Gadowski, tych duetów nagranych mam tak dużo, że pomyślałam sobie, żeby kiedyś nagrać płytę Patrycja i duety po prostu, wiesz, zgrać te wszystkie piosenki, zrobić może nowe aranżacje i nie wiem, słuchaj, czy tego nie zrobię, bo to byłoby wyzwanie dla mnie, ubrać może te piosenki w nowe aranżacje, w nowe brzmienia, ale rzeczywiście te kompozycje są dobre i nie wiem, czy tak to nie będzie mój kolejny krok. To myślę, że jest dobra droga. Sting z 2 lata temu wydał płytę z samymi duetami, tak, które zrobił przez lata i z tego co wiem, chyba całkiem nieźle tam... Dużo miał tych duetów? Płyta miała, nie wiem, z 10-12 kawałków. Okej, okay. No to była, nie, słuchaj, to już to była kompilacja, tak, po prostu. Tych najlepszych takich. Ale on nagrał je, wiesz, w nowych aranżacjach, czy w... Częściowo tak. Tak. Doszły tam nowe kawałki, fajnie, więc może tak, to jest jakiś pomysł dla ciebie. No bardzo bym chciała zaśpiewać na przykład z Sebastianem Riddlem, który, wiesz, też jest na mnie, no właśnie, byłby, jakiegoś bluesiora. Tak, głos. Nie, no mam, nosi mnie, powiem ci, mam ten wiatrak w dupie, no nie wiem, po prostu motor, że tak ciężko mi tak też odcinać kupony, żeby na zasadzie, tak czasami mówię, dobra, teraz sobie odpocznę, może właśnie, wiesz, jakaś płyta The Best Of i koniec, ale nie, no po prostu nosi mnie, póki mam pomysły na muzykę i ten apetyt, wilczy pęd, to nie chce mi się hamować piętami. Czy ty już w takim razie, no bo wilczy pęd to też jest jakaś tam twoja kolejna odsłona, przeczytałam, ponieważ jak pisałam recenzję tej płyty, ja się nie sugerowałam absolutnie niczyimi innymi recenzjami, ale potem gdzieś tam przyszło mi poczytać, tak, recenzje innych. Są? Są. Ty, ja widziałam w teraz roku tylko, naprawdę. To musisz nadrobić lekturę. I gdzie tego się szuka? To klikasz po prostu? Nie wiem, wpisujesz w... Nie próbowałaś nigdy wpisywać w Google Patrycja Markowska? Wiesz co, kiedyś kliknęłam i niestety mi to trochę zmroziło, bo jesteś muzykiem. I dla mnie opinia osoby, która jest muzykiem, jest bezcenna. Czy tak jak na przykład dziennikarz, który jest właśnie w gazecie Teraz Rock, który kocha muzykę, zjadł na tym zęby. Natomiast mnie przeraża w internecie wolność słowa taka, że ktoś sobie może wpisać recenzja, kompletnie nie ma pojęcia, o czym pisze. Nie wiem, czy nawet przesłuchał całej płyty. I czujesz, że jak ktoś pisze tą recenzję, jest albo tak złośliwy, żeby zaistnieć, bo wiesz, gorsze rzeczy się klikają lepiej. I kiedyś trafiłam na taką recenzję, nawet nie swoją, tylko jakiś taki naprawdę portal z dupy i recenzja tragicznie napisana. I tak sobie pomyślałam, że każdy, kim ma dwa końce, że ten internet jest nam teraz już no naprawdę niezbędny, ale że z drugiej strony daje wolność dyletantom. I to mnie zmartwiło, że w zasadzie każdy może napisać wszystko. No, tak się chciałam wyżalić, bo naprawdę jakoś myślałam sobie o tym, że jednak, żeby napisać, to tak jak mi ostatnio mówił Artur Gadowski, że ktoś napisał całą recenzję koncertu, który się nie odbył. Po prostu ktoś miał napisać recenzję, nie poszedł na ten koncert, napisał, a tego koncertu w ogóle nie było. I takich sytuacji w naszym świecie jest sporo i... To trochę przykre. I to przykre. Mhm. To w takim razie, o właśnie, to przejdę sobie gładko do następnego pytania, bo no, trafiłam na te pozostałe recenzje i tam jest już... po prostu cały czas ten jeden zarzut do ciebie, bo Markowska gra pod radio, albo pisze pod radio. W ogóle, Boże, nic mi nie grają z tej płyty, Jesus! No właśnie, ale no bo ja bym chciała zapytać o źródła, czy to, że puszczają jakiegoś tam danego artystę, tak, w radio, to jest taka straszna obelga? To jest... W ogóle uważam, że nie, tylko że w ogóle ta płyta jest właśnie kompletnie nie pod radio. Pod radio to jest Daria Zawiałow, która teraz, wiesz, święci naprawdę triumfy i co RMF nie w samochodzie gdzieś nie włączy, no to leci Daria Zawiałow, która ma te piosenki rzeczywiście skrojone bardzo, to wiesz, to w ogóle czapki z głów. Ta płyta jest totalnie właśnie nieradiowa, bo ona jest, wiesz, trochę hipisowska, gitarowa, tu harmonijka. Jedyny w zasadzie utwór, który naprawdę święcił triumfy, to jest Niepoprawna, która bardzo się zresztą tego cieszę, bo ja nigdy nie ukrywam, że ja lubię mieć przeboje i w ogóle to jest cudowne, jak ci gra stacja radiowa piosenki. Natomiast wiesz, przyznam się szczerze, nigdy to nie było moim priorytetem i kiedy potem mi dochodziły słuchy, że warto jest nagrywać utwory, które są teraz właśnie bezpieczne, w sensie takim, że na przykład refren się nie otwiera, bo się może słuchacz przerzucić na inną stację radiową. Ja nie mogę tak nagrywać. Jak ja tak zacznę myśleć o muzyce, to będzie po mnie, bo ja kompletnie idę inną drogą, więc jakby trudno powiedzieć, wiesz, o tej płycie, gdzie
Wilczy Pęd na zakończenie dnia, czy Kieszenie nagrane z tatą. To są po prostu piosenki no, nie za bardzo na teraz, na czas anteny. Mam nadzieję, że coś jeszcze z tej płyty na tej antenie się pojawi. Ale słuchaj, no myślę, że to jest zarzut z dupy. W sensie takim, że ja pamiętam, jak kiedyś rozmawiałam z Robertem Gawińskim i on mi pięknie powiedział, mówi Patrycja, rób swoje, natomiast nie ukrywajmy, że w ogóle, że chcemy mieć też przeboje, tak? Bo to jest tak jakby powiedzenie naprawdę, dla mnie to jest takie trochę oszukaństwo mówienie, że ja nie chcę mieć przebojów. No bo to jest takie, super jest robić swoje, w ogóle jeżeli się trafi coś, co ludzie nucą na koncertach, no to jest po prostu wielkie szczęście. No właśnie, też mi się tak wydawało, że mimo wszystko no, gdzieś tam dąży się do jak największego grona odbiorców. Tak. No ale w dzisiejszych czasach no, są takie kręgi, w których granie w radiu oznacza sprzedanie się, tak. Granie pod publiczkę. Musisz chyba przeczytać te recenzje, bo mam wrażenie, że tutaj pogląd jest kompletnie inny. Może chodzi o dwie różne płyty. Nie, wiesz co, mi się po prostu wydaje, że za każdą decyzją idzie szereg konsekwencji. I teraz tak, jeżeli wydaję płytę, taką jak Krótka płyta o miłości, gdzie na przykład wydawało mi się, że duet z Rayem Wilsonem jest jedną z najlepszych piosenek, jakie w życiu nagrałam. I teraz nie gra tej piosenki żadne radio, to do tej piosenki dotrą fani. Natomiast zawsze wychodząc z płytą chciałabyś zwrócić uwagę też innych ludzi. Na szczęście w internecie próbujemy to robić i na koncertach to robię. Tylko do tego trzeba dobrej woli, to znaczy wydaje mi się, że ktoś musi się dogrzebać wtedy do tych dźwięków. A przebój powoduje coś takiego, że po prostu zainteresowanie wtedy jest większe, można zagrać więcej koncertów, tak? Bo jeżeli masz przebój w radiu, to siłą rzeczy sprzedają się też lepiej bilety na koncerty, grasz tych koncertów więcej. Więc ja zawsze stałam w takim szpagacie. Z jednej strony chciałam przemycać trudniejsze utwory, trudniejsze dźwięki, ale mieć też z płyty jakiś chociaż jeden utwór, gdzie ludzie to, tak byłam szkolona, tak grał zawsze Perfekt, na którym byłam wychowana, ale i artyści, których cenię, wiesz, czyli no nie wiem, Lenny Kravitz, Sheryl Crow i tak dalej, no, czy nawet wracając do moich korzeni słuchania muzyki, jak miałam 6 lat, Beatlesi, czy to są piosenki, które się nuci. Oczywiście, jeżeli ktoś słucha muzyki bardzo niszowej, takiej, która jest bardzo trudna, to czapki z głów i ja bardzo cenię takich artystów, którzy potrafią tak aż bardzo iść pod prąd. Natomiast nie sądzę, że te recenzje, jeżeli ktoś ma taką opinię, napisał człowiek, który gra taką muzykę. Bo tacy ludzie są zajęci głównie tworzeniem i mają głowę gdzie indziej, a takie opinie łatwo jest wydawać po prostu siedząc na ciepłym krześle w domu. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę. Po prostu takie opinie nic na mnie nie znaczą, bo tak jak mówię, ja bym zawsze chciała jednak grać duże koncerty na dużych scenach, gram też te małe, ale to jest cały smak tej pracy, że wychodzę na scenę, gram niepoprawną, którą śpiewa, czy Świat się pomylił, czy Księżycowego, gdzie śpiewają ludzie słowo w słowo, a za chwilę przemycam utwór w hotelowych korytarzach, ocean, o i ludzie wtedy się zasłuchują jakby to jest moja przestrzeń. Tak zawsze szłam tą drogą i myślę, że zawsze taką drogą będę szła, bo to jest mój świadomy wybór. Myślę, że bardzo dobrze i bardzo słusznie. A masz takie osoby, których opinie, znaczy myślę, że oprócz gdzieś tam najbliższej rodziny, tak. Dla ciebie naprawdę dużo znaczy, że jakby taka osoba powiedziała ci, słuchaj Patrycja, kawałek no mocno średni, ja bym nie dawał, czy nie dawała na płytę. Są takie osoby? Ja nie zapomnę, jak jechaliśmy w busie i Wilczego Pędu, jeszcze nie było tej piosenki, no i w ogóle wszyscy zajarani w zespole, że Boże, to będzie przebój, nie? To będzie taki przebój. I Andrzej Krzywy z nami jechał, nie? I słucha tak tej piosenki, mówi, powiem ci szczerze, mówi do mnie, ten numer jest zajebisty, ale nie licz, że to będzie hit, nie? Bo mówi, powiem ci, że wszyscy się tak nastawiamy czasami i gówno z tego wychodzi. I ja się wtedy bardzo uśmiałam, bo mówię, Andrzej, w ogóle po prostu masz taką rację, że wiesz, trochę może nie odpowiedziałam na twoje pytanie, ale jakby, wiesz co, bardzo się liczę z takimi opiniami ludzi wrażliwych i też tworzących. W sensie to mnie zawsze, ja pamiętam, że byłam kiedyś w takim talent show
i w ogóle naprawdę raz w ogóle gdzieś jako gówniara, ale przebrana w ogóle za Alanis Morissette, wiesz. I pamiętam, że Agnieszka Chylińska była w jury i pamiętam w ogóle, że taka była kochana i tak mi chciała coś, a ja w ogóle wtedy z gorączką tam występowałam, bo ja się zawsze denerwowałam przed takimi występami, pewnie miałam tą gorączkę w ogóle ze stresu. I ona mi powiedziała, pamiętaj Markowska, więcej chrypy. I tak sobie to wzięłam do serca, mówię, ona ma rację, a ja ciągle z tymi, wiesz, nieskazitelnymi głosami mówię, może coś w tym jest. I na przykład takie opinie ludzi przychylnych, którzy dobrze ci życzą, są dla mnie po prostu niezwykle istotne. A wiesz, czujesz intencje, no zobacz, czujesz, czy ktoś ci chce to walić, czy jest złośliwy, czy ktoś naprawdę ocenia. Tak, wiesz, że rzetelnie, że chce ci pomóc. Moim zdaniem, jak się włącza intuicję, to czujesz to. Czy ktoś ci życzy z dobrego serca. Tak, i ktoś ci naprawdę radzi. I ja wtedy takie opinie biorę bardzo do serca. Kiedyś mi koleżanka powiedziała, Patrycja, tak fajnie się wypowiadasz, mówisz, spróbuj to wpleść w tekst. Ja zaczynałam dopiero pisać, te teksty były bardzo różne, od dobrych po bardzo słabe. I takie opinie mi dają dużo. I myślę, że całkiem słusznie. Ja myślę, że w ogóle wilczy pęd to jest też takie 100% ciebie w ciebie. Bardzo tu jest, ja tu widzę bardzo dużo takiej duszy, charakteru, takiego trochę obnażenia się w tekstach no, przed ludźmi. No niestety, inaczej właśnie nie umiem pisać, nie wiem jak to się dzieje. To dobrze, ale czy masz taki jeden utwór, ja wiem, że ciężko jest wybrać, ale jeden, może dwa, z którymi utożsamiasz się najbardziej, że to jest taka... Wiesz co, mam totalną słabość do tej piosenki Wodospady. Tak. Ja po prostu ten utwór ubóstwiam i nie wiem, czy on będzie singlem na zakończenie już promocji płyty, bo chcemy wydać winyl na jesieni, więc nie wiem, czy on się pokaże, bo to jest dosyć trudna właśnie piosenka i, znaczy trudna, w sensie no nie jest to taki właśnie numer skrojony na pewno pod radio, ale mam słabość do tej piosenki i wiesz co, wysłałam go mojej przyjaciółce i po swojej Karina mi pisze, Chryste, siedzę w firmie i po prostu jest ten utwór zapętlony już 40 raz i mówi, cała firma już grzyga nim i mówi, że nienawidzi Patrycji Markowskiej. A ona katuje swoją firmę już piosenką, no. To powiem ci tak, a propos tego, co rozmawiałyśmy, ja osobiście Wodospady bardzo lubię za to, że one są proste, ale w tak. tym bardzo dobrym... Bluesowym takim właśnie... Bardzo no, dobrym, ja mam to samo tam jest bas wypchnięty naprzód, tak. Bas ciągnie, ten tak. właściwie prosty bas ciągnie, tak. Ciągnie ten cały utwór. Tak. Jeśli miałabym ci mówić ze szczerego serca, dla mnie też to nie jest singiel. To nie jest taki singlowy tak. kawałek. Kawałek, no to wiesz, mamy jeszcze... On jest bardzo charakterny. Tak. Ale nie wiem, czy teraz takie proste melodie, no, gdzie jest właśnie ten minimalizm, wiem. Czy to jest... Wiem, ale wiesz co, naprawdę powiem ci, że czasami jakby tak stoję pośrodku i tak mówię, jest co robić w ogóle, czy pokazać coś, co ja chcę pokazać światu, nawet jak to będzie miało, wiesz, mniej odsłon, czy... No i wiesz, no oczywiście ostateczną decyzję podejmie też wytwórnia, bo też się z nimi liczę, nie chciałabym, żeby jakoś tam przeklinali mnie, że po prostu, wiesz, nie poszło, ale to jest zawsze właśnie dylemat artysty, czy to wydać, czy pójść i za głosem tego, co na przykład właśnie radio by chciało, to są wiesz odwieczne dylematy, dlatego jak ktoś tak ocenia z zewnątrz, to jest to dla mnie takie trochę zabawne. Jak ktoś nie siedzi w tym, nie ma tych dylematów na co dzień, to jest to trudne. Rozumiem. Ale cieszę się, przepraszam, bo wiesz co, Paweł Leski, Leszowski, który Leski, jego pseudonim artystyczny, który jest wspaniałym artystą i naprawdę ja tak lubię jego piosenki i on jest tutaj, teraz pracuje w Agorze i pomagał mi przy tej płycie. I na przykład jego zdanie jest dla mnie bardzo ważne, jak mnie o to pytać, bo przyszło mi do głowy, bo on jest po prostu wrażliwym muzykiem, który tak totalnie wie, czym to się je. I on mi właśnie tak kiedyś powiedział, jak ja załamana do niego zadzwoniłam, że znowu czegoś tam nie zagrali. I w ogóle się mówi, Boże, Patrycja, czy ty sobie nie zdajesz sprawy, że 90% w tym zawodzie to jest porażek, a 10% to są sukcesy? No i tak sobie myślałam, Boże, ma rację. Pomyśl sobie, ile ludzi, ile ty sama nawet musiałaś pracować na swoje 10%. Tak, no od, wiem od właśnie. Ponad 20 lat. Ale wiesz, jakie to jest takie przykre, ci coś tak kurwa nie wyjdzie. Nie, naprawdę, to jest bardzo trudne. Bo tak się czasami napocisz, nastarasz i po prostu i dupa. I na przykład występ w telewizji, gdzie ci spieprzą dźwięk
I nikt nie mówi, że w ogóle wóz dał dupy, tylko po prostu ty miałaś słaby dzień albo w ogóle ten, wiesz, a to naprawdę tak dużo czasami zależy od ekipy, która nagłaśnia, która robi. Niestety zawsze ten, ktoś z przodu po prostu bierze na klatę to, nie? Wszystkich, którzy są z tyłu. Wszystkich, którzy są z tyłu. Czasami spija śmietanę, a czasami dostaje najbardziej po dupie. Dokładnie. Wracając jeszcze do kieszeni. Bo kieszeni. Ja, tak, do kieszeni. Kiszenie. Nie widziałaś? Kiszenie, Boże, przepraszam. Ty, bo to są kieszenie, wiesz, że jest błąd na okładce. Tak? Słuchajcie, no nagrałam właśnie piosenkę Kieszenie i uwaga, dzwonił do mnie Zagory załamani, że będzie awantura. A ja mówię, jaka awantura? My kochamy kiszonki w moim domu rodzinnym. Tata będzie zachwycony, więc nie ma już piosenki Kieszenie, tylko jest Kiszenie. Tak. Uważaj, powiedziałam to na koncercie. I patrzę, a panie z gospodarstwa wiejskiego wniosły mi na scenę 4 kiszone ogórki w związku z piosenką Kiszenie. Więc naprawdę powiem wam, ja mówię, nie, to musi przynieść nam szczęście po prostu. Drodzy Państwo, ja się naprawdę przyjrzałam i naprawdę jest błąd, ale podobno płyty z błędem się lepiej sprzedają. No, potem tak wychodzą jakieś reedycje poprawne, a tutaj... A tu Kiszenie. Tak. No, także... W każdym razie, duet z tatą. Tak. Ja się trochę bałam. Tak. Nie teraz. Bałam się 2 lata, bo ja się zakochałam absolutnie w płycie Droga. Ona była w pewnym momencie tak katowana w aucie, że potem nie ruszałam, bo się bałam, że już będzie tak porysowana, że z niej nic nie będzie. Ja też ją lubię bardzo. I także w całości, nie? Że tam, no, tak. Wiem. I się bałam, że to będzie taki jednorazowy wypad. No, nagraliśmy dwoje Markowskich. Tak. I każdy teraz się rozejdzie w swoją stronę, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. I co więcej, to jest to, o czym powiedziałaś, czyli breakoutowy taki numer trochę. Tak, bo wiesz co, ja po prostu w tej wtedy pandemii, ciemnocie, takiej w duszy, mówię, tato, w ogóle zróbmy. Ja naprawdę chciałam bardzo tą płytę nagrać taką z nadzieją, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, z jakimś optymizmem. I pamiętam, że tata mówi, no jak ty byś chciała numer w ogóle? Ja mówię, no właśnie coś breakoutowego, coś, co mi będzie leżało w gardle, w głosie. I pamiętam, że po prostu tata usiadł przy gitarze, on w siebie w ogóle nie wierzy jako kompozytor. I naprawdę, on zawsze mówi, nie, ja beznadziejnie, 4 akordy. Ja mówię, tato, a na ilu jest satisfaction akordach? No na 3. Ja mówię, twój ukochany utwór, więc mówię, błagam cię. I pamiętam, że Archie też robił aranż do tego i Mariusz Obijarski. Ja pamiętam, że oni też wnieśli taką jakość do tej aranżacji i po prostu ja uwielbiam ten kawałek i lubię go grać na koncertach i lubię te klimaty. No po prostu naprawdę powiem ci, że z wiekiem jakoś właśnie odkrywam, że to jest dla mojego głosu i energii w ogóle droga. Takie piosenki. Bardzo dobrze. I mamy też ostatni utwór. To jest w ogóle, drodzy Państwo, to teraz jest mój drobny komunikat. Jak będziecie tutaj Państwo słuchali Wilczego Pędu, to na ostatnim numerze nie włączają się reklamy, nie przeskakuje płyta, tam naprawdę jest taki bardzo nowoczesny numer, jakby kompletnie nieprzystający. Tak, no mogłam go nie dawać, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, ale a czemu jest, nie? No właśnie, ale on jest zupełnie czymś innym. I mówisz o Luku. Tak. Numer więcej? Tak. Bisz. Tak. Numer więcej. I co więcej, pan Grzegorz. Tak. Również. Więc mamy numer rapowany właściwie. Tak. Z wstawkami tutaj takimi też vintage'owymi, bym tak powiedziała, w refrenach. Skąd w ogóle taka koncepcja? Bo ja bym... Luk zadzwonił, że ma taki numer, ale wiesz, mój tata w ogóle nie chciał w niczym brać uwagi, Boże, uwagi, udziału. Natomiast powiem ci, że jak posłuchaliśmy tego tekstu, to mieliśmy takie uczucie, że to jest przestrzeń, w której chcieliśmy się wypowiedzieć, że nie mieliśmy jeszcze tekstu, znaczy ja nie miałam, bo tata, wiesz, śpiewał o tym nie raz, ale o takim konsumpcjonizmie, o niezgodzie trochę na to i o mediach społecznościowych i że chcemy więcej i więcej pieniędzy i gonimy za Instagramem i w ogóle za filtrami i za rzeczami i tak dalej, i tak dalej. I to super w ogóle, że Luke to zrobił, bo naprawdę chcieliśmy, pięknie Bisz też tam napisał. To był taki numer, który nam się po prostu spodobał w sensie takiej energii tego tekstu i dałam go jako bonus, bo uważam też, że on jest oczywiście nie pasujący do tej płyty, dlatego jest bonusem, ale czułam, że fajnie, że on się pojawi. Nie wiedziałam, kiedy Luke wyda płytę z tym utworem. Jeszcze nie wydał, więc jesteśmy pierwsi.
Więc wiesz, poza tym ja mam syna 14-letniego, który słucha rapu. Dla mnie to jest ważne, żeby też było raz, że coś dla niego, a dwa, dla tego też pokolenia. Ja myślę sobie, że fajnie jest też wychodzić, wiesz, poszukiwać po prostu w muzyce. A masz tak, że nie wiem, dzielisz się ze swoim synem muzyką, którą ty słuchasz i on tak, muzyką... I prześcigujemy się w aucie, słuchaj, bo ja go zawożę do szkoły i on zawsze mówi, dzisiaj ja włączam muzykę. Ja mówię, o nie, dzisiaj ja. On mówi, dobra, to ty jeden kawałek, ja drugi. I fajnie, jak go zaskoczy, że mu czasami coś włączy, co go zaskoczy, że go zakręci i on mi takie kawałki puszcza. Ostatnio tak o Hemingway, Deszcz na betonie i Billona z Hemgru, wiesz, naszego przyjaciela, utwór Chce mi się znowu żyć. I wiesz, on mi to puszczał, ja mu puszczam i tak widzę po nim, że czasami naprawdę zrobi coś na nim wrażenie, ale powiem ci, że tej płyty, demówek, Wilczego Pędu słuchaliśmy w samochodzie i on zawsze mi mówił, w ogóle mi się twoja muzyka nie podoba i w ogóle spalaj. I ja nie zapomnę, że on kiedyś mi mówi, kiedy jedziesz na trasę? Ja mówię, no Filip, ja cały czas coś gram. Nie, na trasę z tą płytą, Wilczy Pęd, bo tamto bym pojechał. I on naprawdę po raz pierwszy mi powiedział, że jemu się podoba to, co ja robię jakby przy tej płycie, że jemu się bardzo podobają te piosenki, więc duża nagroda to była dla mnie i satysfakcja. Zwłaszcza gratyfikacja, jako że mówią to do mamy. Tak. No. Bo jednak gdzieś tam no, dzieci połowicznie się tak interesują pracą swoich rodziców. Tak, co więcej, w ogóle uważasz, wiesz, że obciach, nie? Że w ogóle... Że obciach, że mama... No, nie, no, ale że w ogóle wiesz, no, że bo on słuchał mamy piosenek, no proszę cię, no w ogóle wiesz, że on nie będzie... Ale tak widzę, że niektóre rzeczy na nim robią wrażenie i momentami, wiesz, to czujesz, nie? Tego nie trzeba werbalizować. No czułam, że on jest dumny z niektórych tych piosenek i tak... Zrobiło mi się miło, kiedy wiesz, powiedział mi, musisz z taką Hemingwayem nagrać piosenkę, bo on też jest taki, ma mądre w ogóle teksty. I zrobiło mi się bardzo miło. I to jest, wiesz, to jest taka duża nagroda, jak wchodzę w przestrzeń, która jest w stanie pociągnąć też jego. A no właśnie, a skoro już obgadałyśmy tutaj twojego syna, a ty słuchasz dalej utworów swojego taty? Pomimo upływu lat, wiesz, no bo wiadomo, to jest takie dziwne, ale powiem ci, że ja w ogóle nie włączam sobie perfektu, bo ja za bardzo emocjonalnie, ja w ogóle od razu płaczę. Od razu mi, wiesz, to naprawdę tak jak pies Pawłowa, że ja po prostu, wiesz, perfektu już nie ma. Ja w ogóle ostatni koncert perfektu na Torwarze przepłakałam 2 godziny. Wyszłam tak spuchnięta. Dla mnie emocjonalnie to jest czasami takie, że za dużo. Okay. Więc naprawdę, no jest mi ciężko słuchać muzyki perfektu, bardzo, bardzo, że w ogóle tyle wspomnień się z tym wiąże, że... Czyli odbierasz to bardziej od tej backgroundowej też, strony. No tak. No tak. Chociaż ostatnio synowi puściłam w samochodzie piosenkę Geny. Nie wiem, czy ty ją kiedyś słyszałaś, tam nawet moja mama mówi moje geny, takie moje geny. I to wiesz, i on się zdziwił w ogóle, że taki utwór jest. I czasami go lubię zaskoczyć, puścić mu takie utwory, których on nie znał. No, mam nadzieję, że jest zaskoczony. Tak, tak, czasami właśnie bardzo, no. Kiedyś mi taki, wiesz, dowcip mówi, wiesz, mama, jeden numer twój lubię. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-da. Świnio, mówię, to jest dziadka piosenka, on do mnie, ha-ha-ha, nabrałem cię. Ale czujesz, jaki złośliwy, a miał z 10 lat wtedy. Jeden utwór twój jest dobry, powiem ci, da-da-dam, da-da-dam, da-da-dam. No i to jest mój syn, ale zawsze na poczucie humoru miał po prostu, wiesz, mocne i no, od zawsze naprawdę tak żartował. Dobrze mieć chyba takie dziecko. No tak, on kocha stand-upy, ciągle słucha stand-upów i w ogóle uwielbia być to, tak dzielić się poczuciem humoru, co uważam jest super cechą. To teraz tak, co dalej? No bo płyta już wyszła, wiem, że grasz plenery. Tak. Co dalej? No na tych plenerach to na razie powiem ci, gramy tylko single, bo gramy na zakończenie dnia Niepoprawną, Wilczy Pęd, Kiszenie. Natomiast no zamierzam, wiesz, na jesieni zagrać trasę klubową z tą płytą, zagrać więcej właśnie, już Wodospady, żeby się pojawiły, więcej utworów i też wydać winyl właśnie. Więc to są takie plany na najbliższą przyszłość. A wiesz, co będzie? Jezu, ja już teraz się tak boję planować przy tym, co się działo przez ostatnie 2 lata. No tak. To czego ci w takim razie życzyć? Zdrowia, ale też takiego psychicznej takiej równowagi, żeby się nie przejmować tymi 90% porażek, tylko myśleć o tych 10%, co wychodzi. No i takich, wiesz, ludzi jak wy spotykać, no, żeby po prostu spotykać się z ludźmi, którzy kochają muzykę. Bo to zawsze inna wrażliwość, inny rodzaj ludzki. I myślę, że również jak najlepszego i jak najszerszego odbioru.
bardzo Wilczego Pędu, więc wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają, naprawdę sięgnijcie sobie po płytę, przekonajcie się, czy Markowska faktycznie gra pod radio, czy jest tam hipisowska dusza, myślę, że sprawdzić zawsze warto. Warto. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.